wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z PSL-u jest ze mną. Śmiejemy się, że już zdążyliśmy aparat mowy rozgrzać. Rozmawiając. Trochę o historii porozmawialiśmy. Tak, o ciekawej historii feminatywów. Tak. Zresztą dzisiaj o tym też z Michałem Szpakiem mam nadzieję, że uda się porozmawiać. Pan marszałek, przed chwilką były relacje z Ukrainy. Myśli pan o dzieciach ukraińskich, jak pan właśnie na przykład teraz został dziadkiem, po raz ósmy. Myślę o tych wszystkich, zresztą. Dziękuję. Myślę o tych dzieciątkach, które muszą rozpoczynać start swój życiowy w atmosferze wojny. Wojny niezawinionej, wojny, która jest wojną niesprawiedliwą, która nie powinna się w cywilizowanym świecie zdarzyć. Zastanawiam się też nad tym, czy świat mógł uchronić Ukrainę przed tą wojną. Ale cały katalog zdarzeń, które towarzyszyły jakby rozpoczęciu tej wojny, pisanych przez Putina, pokazuje, że on jednak jest takim konglomeratem KGBisty i Wielkorusa, dla którego Ukraina to jest tylko i wyłącznie oderwana chwilowo część... Plus dyktatora i psychopaty. Tam mogą też wchodzić takie historie w grę. Pewnie, ale to pewnie mogą. Tak, na inną rozmowę. Tak. Właśnie chciałam o tych dzieciach, bo też dzisiaj o stanie psychiatrii, stanie głów również dzieci i młodzieży będę rozmawiać. Rozmawiałem ze swoją znajomą posłanką, która mówi, że jej biuro poselskie sąsiaduje z gabinetem psychiatrycznym. Mhm. I obserwowała przez lata ilość pacjentów, którzy do tego gabinetu się zapisywali. I z każdym rokiem jest coraz więcej osób i coraz niższa granica wieku. To pokazuje, że psychiatria dziecięca kompletnie leży. Mhm. O to zresztą apelują nasi posłowie w Komisji Zdrowia, żeby coś z tym zrobić, dlatego że jeżeli nie zadbamy o to, o tę lukę pokoleniową także wśród lekarzy, psychiatrów, psychologów, no to fundujemy sobie bardzo neurotyczne społeczeństwo. Tak, takie będą Rzeczpospolite, jak i młodzieży chowanie. To tak na marginesie. Gdyby pan miał, panie marszałku, taką skalę do pomiaru stopnia wkurzenia na to, że ciągle nie mamy pieniędzy na KPO, że straciliśmy zaliczki, że wiszą nad nami kary i że jeszcze na dodatek pojawiła się groźba, że niewypłacone nam zostaną pieniądze z Funduszu Spójności. To jest 75 miliardów euro. To gdzie umieściłby pan na tej skali swoje wkurzenie? 110 miliardów poniżej zera. Ja mówię, że jest to 110 miliardów powodów, aby ta władza natychmiast odeszła, ponieważ, tak jak pani redaktor powiedziała, 35 miliardów, nawet trochę więcej, z KPO, o którym sami mówili, że jest to... Plan Marszala. Plan Marszala. Przypomnę jako historyk, że plan Marszala był bardzo życzliwie przywitany przez Cyrankiewicza, dopóki nie zabroniono korzystania z niego przez Stalina. Tymczasem u nas niemożliwość skorzystania z tego planu Marszala jest efektem braku większości rządowej do realizacji tych środków. I to wróg wewnętrzny w Polsce nie pozwala PiS-owi sięgnąć po te pieniądze, po które Morawiecki moim zdaniem chciał sięgnąć. Tylko dla ratowania większości, bo przecież wiem, że eurosceptycy Solidarnej Polski są przeciwni współpracy z Unią Europejską, pokazuje, że ten plan Marszala odpływa w siną dal. Do tego, jak dodamy 75 miliardów z Funduszu Spójności, bo oczywiście oni znów... Myśli pan, że to naprawdę jest zagrożone? Jest to naprawdę zagrożone i to jest poważny problem, dlatego, że wspólna linia, że tak powiem, wymiaru sprawiedliwości i prawa generalnie jest najbardziej ważną z punktu widzenia wartości, taką wspólnym mianownikiem Unii Europejskiej. Niestety nie chcą spełnić prostych postulatów. One są tak proste do wykonania, że aż każdego z nas to denerwuje, że nie może być spełnione. I w związku z tym te 110 miliardów powodów, aby PiS natychmiast odszedł od władzy, jest polską racją stanu. Powiem więcej, każdy premier, kto by nie
był nim po wygranych wyborach. Jak pojedzie do Brukseli, to w ciągu 48 godzin te pieniądze po prostu przywiezie. Dzisiaj. Ale jest pan pewny, że tak by się stało? Jestem pewien, że tak by się stało. Jestem pewien, że dzisiaj te pieniądze jeszcze nie są stracone, jeżeli można by spróbować zastosować mechanizm, aby po te środki sięgały bezpośrednio samorządy. No tak, ale dobra, teraz tak. Polski rząd w korespondencji z Brukselą sam przyznaje, że nie wypełniamy jeszcze wszystkich postanowień Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Nie wiemy dokładnie, o jakie to postanowienia chodzi. Zdaje się, że jest ich 7. Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem groźba zamrożenia środków z polityki spójności by się w ogóle pojawiła, gdyby było tak, jak mówi rzecznik rządu, że chodzi wyłącznie o kwestie proceduralne, techniczne? Morawiecki się zakiwał. Szefowej Komisji Europejskiej obiecywał, że kamienie milowe zostaną spełnione. Kaczyńskiemu obiecywał, że pieniądze załatwi. I Kaczyńskiego obiecywał oszukał... Polakom. Tak. Ale dla niego ważniejszy jest Kaczyński niż Polacy, bo to jest gwarant jego bycia na funkcji premiera. Coraz bardziej zresztą ograniczonej. Tak, no, to oskubanie go z jego współpracowników plus jeszcze danie człowieka z zakonu PC. Oskubanie zgodności. No tak. I tutaj widzimy jedno, że naprawdę jest tak prosto po te pieniądze sięgnąć, a jednak nie można, tylko i wyłącznie z tego powodu, żeby zaspokoić Solidarną Polskę. To jest coś, co po prostu nie mieści się normalnie w głowie. Panie marszałku, a co my właściwie tracimy oprócz pieniędzy na tym sporze z Brukselą? Tracimy naszą reputację, bo po odejściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ze względu na potencjał gospodarczy, demograficzny i każdy inny, Polska powinna zająć naturalne miejsce po Wielkiej Brytanii, czyli po prostu za kierownicą Unii Europejskiej. Tymczasem my tak naprawdę zamiast za kierownicą siedzimy w bagażniku tej Unii Europejskiej, nie mając nic do powiedzenia. Polska ze względu na swoje zaangażowanie się w wojnie w Ukrainie mogłaby z tego tytułu mieć duże bonusy w Unii Europejskiej. Niestety nie wykorzystujemy tego, dlatego że dla wszystkich normalnych ludzi Unia jest strefą bezpieczeństwa i rozwoju. Dla PiS-u jest sposobem, walka z Unią jest sposobem na wygranie wyborów. Oczywiście kapnęli się, że atakowanie Unii jest skuteczne, ponieważ nadal 80% Polaków uważa, że to jest projekt cywilizacyjny, który nam się przydarzył jako coś na plus. W związku z tym atakują Unię Europejską via Niemcy. W Niemcy walą jak w bęben, bo, mówiąc, że Unia Europejska jest kierowana przez Berlin. I w ten sposób układają swoją narrację, jeśli chodzi o znalezienie wroga zewnętrznego. Jeśli zaś chodzi o znalezienie wroga wewnętrznego, to oczywiście nadal wdzięcznym polem do ataku będą wspólnoty LGBT, będą oczywiście nauczyciele, będą sędziowie itd., itd. Tych wrogów pewnie Kaczyński ma już skatalogowanych, bo nie ukrywajmy, kampania wyborcza rozpoczęła się. No tak, słyszymy to na tych słynnych wystąpieniach podczas objazdów po Polsce. Skądinąd bardzo cenne z punktu widzenia opozycji, bo pokazują, jak bardzo prezes tej partii oderwał się od rzeczywistości, często opowiadając takie androny, prawda, jak co weekend słyszymy. A czy pana zdaniem ten rząd jest jeszcze zdolny, jeszcze mógłby być zdolny do tego, do wyplątania się z tego sporu z Brukselą, do tego, żebyśmy po prostu przestali być takim unijnym enfant terrible, czy pieniądze na przykład dostaniemy wyłącznie wtedy, kiedy władza się ewentualnie zmieni? Nie ma na to żadnego sposobu, ponieważ temu rządowi nie zależy na dobrych relacjach z Unią Europejską, bo spór z Unią Europejską wpisany jest w ich strategię polityczną. Przecież widzimy, jaka schizofrenia polityczna towarzyszy Morawieckiemu, który z jednej strony pogłębia integrację z Unią Europejską, bo zgodził się na uspólnotowienie długu, na wspólny jednolity podatek. Ale jeszcze niedawno mówił, jakim jestem euroentuzjastą. No. Tak, więc mówię, że czyny kompletnie nie pokrywają się ze słowami, bo tak jak powiedziałem, uspólnotowienie długu, wspólny podatek, chociażby cyfrowy, a później jedzie do Hiszpanii i obsobacza tą Unię Europejską, której integrację pogłębił, jak mało kto. Ja bym chciała zapytać, jak pan skomentuje list
Morawieckiego do Macieja Wituckiego, niedawno tak spektakularnie zatrzymanego prezydenta Konfederacji Lewiatan, w którym to szef rządu pisze, że Europa jest na jakiejś samobójczej ścieżce, zmierza w kierunku nawet już nie przepaści, tylko jakiegoś bagna, w którym my wszyscy potoniemy. O co chodzi z bagnem i w ogóle o co chodzi z tym listem? No niestety przykro się słucha takich słów, szczególnie w obliczu wojny, bo jeśli chodzi o obecność naszą w Unii Europejskiej i strukturze NATO, to jest to... To są takie bezpieczniki, które dzisiaj nam pozwalają spokojnie rozmawiać o tym, co się dzieje w świecie. I z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski, moim zdaniem powinniśmy iść w kierunku integracji z Unią Europejską, przy zachowaniu oczywiście suwerenności i innych atrybutów państwa. Przecież nikt nie mówi, że mamy przestać być Polską, a stać się, powiedzmy, członkiem Unii bez podmiotowości. Ale oczywiście to trzeba robić roztropnie. Dzisiaj ja uważam, że nawet nic złego by nie było, gdyby w Unii Europejskiej powstała wspólna armia, wspólna polityka zagraniczna po to, żeby czuć się w tej Europie bezpiecznie, jak w swoim domu. Czy bycie Europejczykiem wyklucza bycie Polakiem? Dla mnie to jest coś, co się uzupełnia, a nie wyklucza. Pojawiły się też takie komentarze, że ten list premiera Morawieckiego został bardzo zgrabnie przetłumaczony z języka rosyjskiego. No, tak jak mówimy, to 24 lutego trwa okrutna inwazja Rosji na Ukrainę. A coraz więcej u nas pojawia się właśnie takich kontekstów związanych z tym, z wpływem rosyjskich służb na polską politykę. Mam wrażenie, że trochę zapomnieliśmy wszyscy o tym słynnym wywiadzie generała Pytla, w którym mówił, że w PiS-ie istnieje taka agenturalna grupa, która działa na rzecz Rosji. To trochę cicho o tym, a tych wątków także w kontekście afery podsłuchowej pojawia się coraz więcej. Nie mam wątpliwości, że bardzo mocne są wpływy agentury rosyjskiej w Polsce i nie tylko w Polsce. Przecież nikt już dzisiaj nie kwestionuje wpływu służb rosyjskich na wynik wyborów w Stanach Zjednoczonych. Mhm. Wiemy o cyberatakach na kraje nadbałtyckie. Wiemy, jak służby rosyjskie potrafią być skuteczne, jeśli chodzi o działania polityczne, stricte polityczne, także w Polsce. No bo jeżeli faktycznie jest tak, jak donosi Newsweek, że taśmy zostały sprzedane służbom rosyjskim, taśmy, na których, uwaga, są zarówno nagrani politycy ówczesnej władzy, jak i obecnej. To jeżeli... Tylko, że byli jeszcze wtedy bliżej ówczesnej. Tak, tylko... Mówimy tutaj oczywiście o premierze Morawieckim, tak, który też jeżeli... został nagrany. A skąd wiemy, czy także nie inni politycy dzisiejszej władzy? Tego nie wiemy. I jeżeli jest nie tak... Nie wiemy ilu i nie wiemy, Właśnie co, tego nie tak, wiemy. Tego, I, to jest jakby... I to jest bardzo interesujące, bo jeżeli przyjmiemy tezę, że te nagrania, które wypłynęły w kilka miesięcy przed wyborami, doprowadziły nie tylko do kryzysu rządu, ale do przegranej... Wywaliły ten rząd w kosmos, no to czy dzisiaj jesteśmy tak do końca pewni, że jeżeli służby rosyjskie są w posiadaniu nagrań obecnie rządzących, czy aby nie wpływają na decyzje dzisiejszego rządu? I to jest podstawowe i fundamentalne pytanie, na które dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Dlatego uważam, że ta komisja śledcza jest właśnie bardzo w tej kwestii potrzebna, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Przecież Przypomnijmy też, jaka była sekwencja wtedy, kiedy afera taśmowa wybuchła. Chciał PiS wtedy, będący w opozycji tej komisji śledczej. Natomiast nie było mowy o tym, żeby badać jakoś specjalnie ten wątek związany ze służbami rosyjskimi. I wtedy, co się właśnie wydarzyło? Donald Tusk powiedział, że tę sprawę zbadają organy, tak? Tak, ale zbadały i wtedy coś się wyjaśniło? Kampania, wybory i temat ucich. I dzisiaj, jak się dopytujemy, co jest grane, no to słyszymy, że wątek tego Macieja W. został włączony do odrębnego postępowania. I tak naprawdę, jeżeli dzisiaj wiemy, że prokuratura jest polityczna, bo przedstawiciel władzy wykonawczej wpływa na władzę sądowniczą, bo przecież organizuje wybór sędziów, no to ta komisja jest ze wszechmiar potrzebna, aby wyjaśnić właśnie tę kwestię. Czy jest nadal możliwe wpływanie przez posiadaczy tych taśm na obecnie rządzących, na ich decyzje i na to, co się dzisiaj w Polsce dzieje? Mhm. To jest bardzo ważne. Marek Falenta pisał list do prezesa Kaczyńskiego, no przecież tak, w którym że oczekiwał podziękowania za zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Czy więcej potrzeba nam danych? Ach, pan jako były nauczyciel, no i
dziadek. Rozmawialiśmy o tym na samym początku. Tak. Jest żywo zainteresowany tym, co dzieje się dzisiaj z głowami dzieci i młodzieży. I o tym właśnie teraz będę rozmawiać. Dziękuję serdecznie marszałkowi Zgorzelskiemu. Dziękuję pięknie i dobrego dnia. Jest piosenka, która ma ponad 5 milionów odsłon. Jest kampania, która... No, znowu wyręcza rząd w tej sprawie. Zobaczymy fragment tej piosenki. Panu życzę dobrego dnia i już za moment zapraszam. Za chwilę Wałcie będę słuchał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Do widzenia.